Witamy ponownie. Jeśli to oglądasz, to zapewne pragniesz się dowiedzieć, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą praca w fundacji. Jeżeli tak, to świetnie trafiłeś. Zaraz przedstawimy ci niebywałe możliwości i kreatywne sposoby na zgon w dowolnej placówce fundacji SCP. Jak zwykle, towarzyszyć nam będzie nasz kochany Disposable Boy. Co? Podobno ktoś się skarżył, że D-Boy nie jest oryginalny, ale przecież tylko idiota myśli, że zgapiliśmy Disposable Boya z Fallouta. Zarząd stwierdził, że w tym odcinku mamy też użyć ich, cytuję, szkaradnych rysunków zrobionych w Paincie. Tak więc zapraszamy. Panie i panowie, przed wami kolejne 30 sposobów na śmierć w fundacji. Tym razem postaramy się, żeby dr Wright się nie wtrącał. Sposób pierwszy. Zaraź się SCP-2001-J. Sposób drugi. Naciśnij SCP-001-J. No, ale kogo nie kuszą wielkie czerwone przyciski, come on. Sposób trzeci. Powiedz przy SCP-343, że jesteś ateistą. Sposób czwarty. Bądź transwestytą i dotknij SCP-113. Sposób piąty. Zostań wciągnięty do szklanki przez SCP-1128. Sposób szósty. Urządź pogomoshing dla klasy D i podmiotów SCP. W szczególności z SCP-049, 106 i 999. Instruktaż robienia pogomoshingu. Punkt pierwszy. Zdobądź salę minimum 200x200x75 metrów. Punkt drugi. Załatw jakiś zespół, najlepiej hardcore punkowy, heavy metalowy lub trashowy. Albo ewentualnie zdobądź minimum 50 kawałków z podanych wyżej gatunków muzyki. Punkt trzeci. Zaopatrz salę w bar z alkoholem. Najlepiej z piwem, wódką i jabolami. Punkt czwarty. Wypuść tam klasę D, podmioty SCP i kto tam jeszcze będzie chciał przyjść. Punkt piąty. Puszczaj playlistę lub niech zespół gra i patrz, jak się ludzie bawią. Uwaga. Fundacja nie jest odpowiedzialna za ewentualne uszczerbki na zdrowiu fizycznym i psychicznym, takie jak stratowanie przez SCP-682, dotknięcie SCP-049, zatrucie etanolem, walka Kaina Zablem, zabawy w stage diving doktora Brighta, pokazy pirotechniczne, także te z wykorzystaniem SCP, ewentualne bójki, gwałty czy wtargnięcie na teren skinheadów. Sposób siódmy. Bawienie się w Gdzie jest Bobas z SCP-173. Sposób ósmy. Zagraj w tenisa SCP-004.pl. Na pewno się nie zemści, nie mam mowy. Sposób dziewiąty. Powieś plakat rebelii chaosu w biurze dowódcy NTF. Sposób dziesiąty. Razem z czterema pracownikami klasy D obejrzyj SCP-1004. Sposób jedenasty. Zaaranżuj spotkanie doktora Klefa i SCP-343. Sposób dwunasty. Zagraj w Dungeons and Dragons z Brightem i SCP-682. Sposób trzynasty. Ulepsz się w SCP-914. Sposób czternasty. Pobaw się z uroczym pluszowym misiem SCP-1048 i jego klonami. Sposób piętnasty. Zapytaj się doktora Grealda, czy nie podwiózłby cię do domu. Sposób szesnasty. Napij się wydzieliny SCP-075. Sposób siedemnasty. Zamów kubek antymaterii z SCP-294 i go wypij.
albo stój koło głąba, który to zrobił. Albo bądź na planecie, na której to się zdarzyło. Albo bądź na jakiejkolwiek planecie w tym Układzie Słonecznym. Sposób 21. Zjedz frytki po przeczytaniu SCP-077. Sposób 22. Bądź pracownikiem klasy D, który przeżył miesiąc. Sposób 23. Pod wpływem SCP-420J włam się do przechowalni SCP-682 i próbuj kopulować z nim, krzycząc porno SCP dla ubogich. Sposób 24. Spróbuj zagrać SCP-012. Sposób 25. Zagraj wzbijaka z SCP-018. Sposób 26. Przeglądaj memy na komputerze SCP-079. Sposób 27. Bądź dendrofilem i dowiedz się o istnieniu SCP-038. Sposób 28. Zasadź larwę muchy w SCP-124. Sposób 29. Bądź tym, co zapamięta, co to SCP-055. Co? Sposób 30. Kto chce darmowego przytulasa? Jeszcze jedno ważne ogłoszenie od Rady O5. Uwaga. Rada O5 nakazuje zasubskrybować kanał Pio i ocenić pozytywnie ten film. To jest rozkaz, żeby nie było. No, ogólnie bardzo fajnie się robiło ten film i w ogóle, więc jeśli będzie następna część, to tylko jeśli ten film zostanie dobrze odebrany. Więc podawajcie w komentarzach kolejne, ale błagam, jakieś sensowne sposoby na śmierć fundacji, bo następny odcinek, jeżeli takowy się odbędzie, to będzie się składał tylko i wyłącznie z pomysłów widzów. Także zachęcam do komentowania.